wygrać, ale bronią już po remoncie i to niewizualnym, a takim konkretnym przygotowaniu do rzeczywistej pracy. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj się nic nie poplącze, nic mi tutaj nie spadnie, bo to naprawdę nie należał ten dzień do najprzyjemniejszych, przedwczorajszych. I chyba wszystko będzie jak należy. Miejmy nadzieję. Powiem wam, że ciężko tu jest. Już się zdążyłem raz zakopać, a nie zdążyłem jeszcze kamery włączyć. Ale podniosłem bronę wyżej. Teraz lekko tylko drapię, żeby przejechać, żeby trochę wyrównać. I tą stroną, po lewej stronie krzaków, jadę jeszcze raz. Przy rowie jak zwykle większa górka jest, ale no nie jest łatwo. Teraz tu trzeba przelecieć, teraz pojedziemy jeszcze raz środkiem. Fajniej. No i jedziemy. Mam nadzieję, że zawsze coś będzie lepiej. Patrzcie, jakie góry. Ciągnik dostaje w palnik. Chyba za mocno, co? Czy tak może być? Muszę to zrobić.
Cholera. To tak delikatnie, żeby nie było za głęboko, a żeby te góry jakoś wyprostować. Nie, teraz nic nie robię. O, może teraz. Też nic, tylko se jadę. Ludzie kochani, ale robota. A ja liczyłem po cichu, że se przez to przejadę pyr, pyr, pyr na luzaku. A tu patrzcie, kurde, ciągnik dostaje lanie. Ale najważniejsze, że patrzcie, nie ma męczarni. Brony sobie idą jak należy. Nic się nie odczepia. Nic tu się nie plącze. Jest to dokładnie, o co mi chodziło. Mokro w dużo miejscach. Woda stoi. Widzicie? Wjechałem w to, ale znowu wyjechałem, udało się. O! Już, jeszcze nie zdążyłem dobrze wycofać. Ciężko, ale muszę to zrobić, cholera, no. Widzicie, ile tutaj żelaza? Może i kopalnie rzeczywiście otworzę. Tylko tyle. O ile.
ciężko to idzie. Wyglądać nie wygląda. Może za drugim, za trzecim razem będzie wyglądało. Muszę wam powiedzieć, że to jazda bez trzymanki. Brona i tak ledwo co zaczepiona. Może bym ją trochę opuścił, żeby te przednie zęby się trochę wbiły. Ale wolę tego nie robić. Mokro tu jak pierun. Przejechałem tutaj co nieco, widać, że to już lepiej jakoś rozbite. Ale mimo wszystko ciężka sprawa. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że od poniedziałku zacznie się, chociaż mróz jakby to ścisnął, może i lepiej będzie się jeździło, co? Takie minus 6 stopni to ciągnikowi krzywdy nie zrobi. A będzie po czym jeździć. Trzeba będzie sprawdzić. Zobaczcie. Tu też zgrzęznąłem, cholera. Padłem, wyszedłem. No na całe szczęście, bo dzisiaj wołać kogoś do pomocy to nie jest takie proste. W dobie tego całego nieszczęścia, jakie nas nawiedziło. Zobaczcie, jaki poziom. Rowy po prostu jakbym wykopał z powrotem, znaczy wykopał, oczyścił, bo przecież one tutaj są, to nie ma co kopać. To tutaj nie byłoby tyle tej wody. I chyba tak trzeba będzie zrobić, bo zobaczcie, tu w tym samym miejscu, cholera, dwa razy. Bo się już w sumie kilka razy zakopałem. Ale już nie liczę tego. A wiecie, to nie jest takie, o, tutaj ledwo co, ale wyszedłem. Wiecie, ja jestem sam. Nawet jak mam dwa ciągniki, to i tak w dwa nie wsiądę. No. Także tyle. Tyle tego. No pojeżdżę jeszcze trochę, pojeżdżę. I zobaczymy, jak ta sytuacja nam się tutaj rozwinie. No ale to trochę lepiej wygląda, jak było, bo tutaj to była tragedia. Przecież to były takie góry. O, takie coś jak to. Tylko tych garbów było tutaj masa. Także mówię, no delikatnie chociaż trochę, żeby to po prostu tyle, o ile roztrzepać. No i zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Siadam na ciągnik i jedziemy dalej. Nie jest to proste w każdym razie, a wręcz trochę męczące. Bardzo. No jedziemy. No to kończymy na dzisiaj, moi drodzy. Trochę zrobione. Trochę lepiej niż było. Tu jeszcze dokończę ten kawałek, bo to niewiele zostało. Tu jeszcze ten kawałeczek też zrobię. Tu już nie robię nic więcej, bo no musi przesknąć. No po prostu tam nie mam szans. Także jeszcze z siewem będę musiał się wstrzymać. Ale to nic. Cieszy mnie to, że codziennie jest lepiej. Także zobaczymy, co dalej. A przy okazji dzisiaj będę przygotowywał kolejny film. Ukaże się, nie wiem, mam ustawiony film na niedzielę. Dzisiaj jest sobota, więc ten film, który miał się dzisiaj ukazać, mam nadzieję, że się ukaże, zobaczymy. Ale to jeszcze wszystko wyjdzie w praniu. Wracam do domu dokończyć nagrywanie, no i tyle. Także zobaczcie, wygląda to już, mam nadzieję, trochę lepiej. W przyszłym roku to tutaj fajnie by było, jakby to wszystko wyglądało już elegancko. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Ładnie, zobaczcie. Tutaj jest, stoi, patrzycie, już poszła. Nie wiem, jak to jest, że się nie boją. Ale jest tego zwierzę tutaj trochę.